12 grudnia wspominamy błogosławionego Ludwika Piusa Bartosika, prezbitera i męczennika. Przyszedł on na świat w ubogiej rodzinie 21 sierpnia 1909 roku w Kokaninie koło Kalisza. Był synem szewca Wojciecha i Wiktorii. Mimo trudności finansowych rozpoczął naukę w gimnazjum w Kaliszu. Nie ukończył go, gdyż w 1926 roku wstąpił do zakonu braci mniejszych konwentualnych we Lwowie. Formację zakonną łączył z nauką. Był zdolnym studentem. 8 września 1927 roku przyjął habit franciszkański i imię Pius Maria. 23 czerwca 1935 roku przyjął święcenia w domu zakonnym w Krakowie. Ponieważ był chory na gruźlicę, wysłano go do klasztoru w Krośnie. Przebywał tam tylko rok, gdyż ojciec Maksymilian Kolbe wezwał go do współpracy w klasztorze w Niepokalanowie. Był ofiarnie pracującym duszpasterzem. Wiele czasu poświęcał na spowiadanie. Pracował też w redakcji Rycerza Niepokalanej i Małego Rycerza Niepokalanej. Gorliwie czcił Matkę Bożą. Ojciec Maksymilian widział w nim przyszłego przełożonego klasztoru w Niepokalanowie i przygotowywał go do tej funkcji. 19 września 1939 roku wraz z dużą grupą współbraci był aresztowany. W miarę możliwości pomagał współwięźniom, zwłaszcza duchowo. 8 grudnia zakonnicy zostali niespodziewanie zwolnieni i wrócili do Niepokalanowa. Jednakże 17 lutego 1941 roku ponownie został aresztowany z trzema jeszcze innymi współbraćmi. Wśród nich był również ojciec Maksymilian Kolbe. Po 6 tygodniach przesłuchiwań i tortur w więzieniu na Pawiaku w Warszawie przewieziono ich do obozu w Oświęcimiu. Otrzymał numer 12832. Ciężko pracował przy robotach budowlanych, był bity i maltretowany. On pierwszy, najszybciej jak to było możliwe, zawiadomił wspólnotę w Niepokalanowie o heroicznym czynie i śmierci ojca Maksymiliana. Spontanicznie, ale do głębi przekonany o świętości ojca Maksymiliana, ułożył modlitwę o wyzwolenie przez jego wstawiennictwo. Pobłogosław, Panie Boże, nas cierpiących i daj nam wolność przez śmierć i mękę ojca Maksymiliana. Mówił też, dotychczas pisaliśmy i mówiliśmy innym, jak należy znosić cierpienie. Teraz musimy sami praktycznie to przejść, bo w przeciwnym razie, co warte byłyby nasze słowa? Nie tylko mówił, przede wszystkim świadectwem życia, tam w obozie, potwierdził prawdziwość tych słów. Powtarzał też słowa świętego Pawła z listu do Rzymian. Dzisiejszych cierpień nie da się porównać z przyszłą chwałą, ze szczęściem, którego doświadczymy u Pana Boga w Królestwie Niebieskim. Te słowa niosły pociechę i jemu samemu i były umocnieniem dla tych, z którymi cierpiał. Jak tylko mógł, starał się pomóc i ulżyć współwięźniom. Pomagał zwłaszcza chorym, a przede wszystkim pocieszał duchowo. Był przez nich nazywany apostołem cierpienia. Prawdopodobnie jesienią 1941 roku trafił do obozowego szpitala z powodu zapalenia skóry i bolesnej rany na nodze. Tak jak wcześniej w czasie pobytu w obozie, tak i tu chorym współwięźniom niósł pociechę duchową. Dużo spowiadał, choć było to zabronione. W nocy 12 grudnia 1941 roku, w wieku 32 lat, odszedł po zasłużoną nagrodę do domu ojca. Zdążył jeszcze przed śmiercią się wyspowiadać u współwięźnia księdza Konrada Szweda. Opinia jego świętości rozszerzyła się i trwa po dzień dzisiejszy. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Ludwik Pius wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Sprawdzaj go wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,